Dziś przedstawię Wam grę, która wygląda tak, a czasem tak. Jeśli ten fotorealizm nie wypalił Wam oczu, to zostańcie na chwilę i posłuchajcie o jednej z najważniejszych, najoryginalniejszych i najniezwyklejszych gier RPG w historii. Oto przed Państwem Ultima 4 Quest of the Avatar. A gdzie poprzednie trzy części? Ktoś może zapytać. Ano są i to nawet odcisnęły se piętno w rozwoju gatunku. Lecz to nie bez powodu Ultima 4 nazywana jest pierwszą prawdziwą Ultimą. I zaraz wytłumaczę dlaczego. Najpierw jednak wiedzcie, że w momencie powstania gry, a był to rok 1985, większość fabuł RPG-ów sprowadzała się do napakowania swojej postaci i lub drużyny, zejścia na najniższy poziom podziemi i zabicia głównego niemilca. Ewentualnie na zdobycie jakiegoś super duper artefaktu, który uratuje świat. I trzy pierwsze Ultimy były właśnie takie. Dopiero czwarta część zmieniła ten schemat. Zacznijmy jednak od początku. Bohaterem gry jesteś ty sam graczu, a wszystko zaczyna się w naszym świecie. Podczas niewinnej wycieczki trafiamy na tajemniczy portal, po którym pozostaje wisiorek Ankh oraz dwie księgi, które swoją drogą znajdowały się w pudełku z grą, razem z mapką i innymi bonusami. Kiedyś gry często pełne były wypaśnień dodatków i to nie w żadnych ekskluzywnych wydaniach. W każdym bądź razie, trafiamy później do wozu pewnej cyganki, która zadaje nam szereg pytań, a my powinniśmy odpowiedzieć zgodnie z naszym sumieniem. Pytania te odnoszą się do 8 cnót i wyglądają mniej więcej tak. Podczas bitwy dostałeś rozkaz pilnowania namiotu swego dowódcy. Potyczka nie idzie po waszej myśli i masz ogromną ochotę wspomóc swoich towarzyszy. Czy A. odważnie wkraczasz na pole bitwy? B. stoisz nadal honorowo na warcie. Jak się domyślacie, w tym momencie tworzymy naszą postać. Jeśli ten system kojarzy wam się z serią Elder Scrolls, to dobrze wam się kojarzy. Tyle, że Ultima była pierwsza. Gdyż odpowiemy na wszelkie pytania, staje nam przydzielona jedna z 8 profesji, a my sami dostajemy zadanie od władcy krainy, Lorda Britisha, by napakować swoją drużynę, zejść na najniższy poziom podziemi i zdobyć super duper ważny artefakt. No, ale w Ultimie 4 ważniejszy niż cel jest sama podróż i to właśnie droga do niego wyróżnia tę grę od wszystkich innych. A najważniejsze są te wspomniane wcześniej cnoty. Nie zdobędziemy kodeksu wszechwiedzy, to właśnie ten artefakt, o który się rozchodzi, i nie staniemy się awatarem, jeśli nie będziemy postępować cnotliwie. A będzie nad czym pracować, bo cnotami tymi są uczciwość, współczucie, odwaga, sprawiedliwość, poświęcenie, honor, skromność i uduchowienie. I tu mamy główny sens gry. Chodzi w niej o dążenie do stania się lepszym człowiekiem, o wewnętrzny rozwój i bycie przykładem dla innych, a nie o nabijanie poziomów i zdobywanie dobrego lutu. No przyznacie, że to raczej oryginalny koncept. No coś podobnego czekać trzeba będzie jakieś 14 lat do premiery Planescape Torment. No dobrze, ale jak ten system został zaimplementowany w grze? Ano, uczciwa osoba przecież nie oszukuje przy zapłacie za towary. Ani nie kradnie. Jak to? Nie mogę kraść w RPG-u? Skromny człowiek nie przechwala się co chwila swoimi osiągnięciami, a honorowy rycerz nie dobija wrogów, którzy uciekają. Z drugiej strony, aby nie okazać się tchórzem, to my nie możemy uciekać z pola bitwy. No chyba, że dostaniemy porządne bęcki. To znaczy oczywiście możemy kraść, uciekać i dobijać. Co ułatwia nam nieco rozgrywkę, ale nie przybliży do ostatecznego celu. Wszelkie cnoty są głęboko zakorzenione w mechanikę gry i dopiero gdy w każdej z nich osiągniemy szczyt, będziemy mogli zmierzyć się z odmętami podziemi, wydobyć kodeks i stać się prawdziwym Jezusem. Znaczy się awatarem. Dobrze, teraz trochę szczerości. Żeby nie było, że tylko się ślinie nad tym tytułem. To przyznam, że koncept ten brzmi dobrze na papierze. W praktyce zdobywanie poziomów niektórych z tych cnów jest dość irytujące i czasochłonne. Choćby ten honor, gdy nie możesz zabić uciekającego wroga. A uciekają oni często i w dość dużych ilościach. A my wtedy czekamy, aż opuszczą oni pole walki, nieraz w międzyczasie częstując nas pociskiem. A bo ci, którzy zwiewają, mieszają się z tymi, którzy nadal walczą, my zabijamy nie tych, co trzeba i tracimy punkty innej cnoty. Albo poświęcenie. Będziecie biegać od miasta do miasta i oddawać krew oraz wspierać żebraków datkiem i uwierzcie mi, powtórzycie to wiele, wiele razy. Albo to, że nie wolno zabijać zwierząt, bo nie są złe. No, spróbujcie nie wkurzyć się, gdy atakują was zatruwające drużyny węże. No ale ja tu się rozwijam o cnotach, a warto wspomnieć, jak w ogóle gra się w Ultimę 4, bo jest to również dość nietypowe jak na dzisiejsze standardy. Po pierwsze, zaprzyjaźnijcie się z mapą. Bo te tereny zjedzicie wielokrotnie, tam i z powrotem. Gdyż samo sedno gry polega na podróżowaniu z miasta do miasta i wypytywaniu jego mieszkańców o wskazówki. Wygląda to tak, że podchodzimy do NPC-a i pytamy, wpisując wyrazy z klawiatury, o cztery podstawowe informacje.
imię, zawód, stan zdrowia i to, czy chce się do nas przyłączyć. To zwykle wystarcza, by rozpocząć konwersację. Później musimy domyśleć się, o co można zapytać dalej. I gdy na przykład ktoś mówi, że niedawno wrócił z pola bitwy, może warto było o tę bitwę zapytać. Czasem uda nam się trafić odpowiedni temat, częściej nie. I tak właśnie wypytując, poznajemy wszelkie wytyczne tego, jak zdobyć kodeks, bo szybko okazuje się, że trzeba czegoś więcej niż tylko bycia wzorem cnót. I bardzo często jedna postać skieruje nas do innej, by zapytać o konkretny temat. Tu nie ma żadnego dziennika, sami musicie go prowadzić i jest to niezbędne do ukończenia gry. Zapisujcie absolutnie wszystko, co wydaje się wam ważne, a nawet i to, co się wydaje wam nieważne, a w szczególności imiona NPC-ów, żeby później łatwiej ich znaleźć. I tak to wygląda. Chodzicie po mapie, gadając z każdym, przy okazji walcząc turowo i zdobywając doświadczenie. Rekrutujecie towarzyszy, modlicie się w świątyniach i kupujecie coraz lepsze wyposażenie. I jeśli zdobywanie kasy na jedzenie, broń oraz składniki do produkcji czarów, czyli zwyczajny grind, może zmęczyć, tak samo odkrywanie świata i rozmowy z NPC-ami dają sporo radochy. Serio cieszyłem się z odkrywania każdej nowej wskazówki, gdy wydobyłem z danej postaci jakąś ważną informację, gdy ktoś wskazał mi kolejną osobę, do której muszę się udać, to odczuwałem satysfakcję. I musicie wiedzieć, że ja nie miałem w młodości styczności z tą serią. Tak, słyszałem o Ultimie, ale zagrałem pierwszy raz dopiero kilka lat temu, właśnie w część czwartą, więc nie przemawia przeze mnie nostalgia. W moim odczuciu miłośnik klasyki zaciśnie zęby nad kolejną walką i będzie brnął dalej, bo ta gra po prostu jakoś tak klika. Nawet sterowanie, które korzysta praktycznie z każdego klawisza na klawiaturze, po jakimś czasie wrasta w nas i traktujemy jako dobrego przyjaciela. Za pierwszym podejściem nie ukończyłem tytułu. Przerażały mnie podziemia. To właśnie te fragmenty 3D gry. Ale ostatnio przemogłem się i dotarłem do końca, o czym niech zaświadczy ten screen. Domyślam się, że współczesny gracz od samego patrzenia na ten tytuł może tylko machnąć ręką i wrócić do Wiedźmina czy Mass Effecta. Ale uwierzcie mi, że bez serii Ultima, zachodnie i chyba w szczególności japońskie RPG wyglądałyby zupełnie inaczej. A to właśnie część czwarta jest tą, która wywindowała cykl na szczyt. Moim zdaniem warto pobawić się w archeologa, wyobraźnią wypełnić te proste kształty i wyruszyć w drogę samodoskonalenia. Zważywszy, że nie musimy w tym wypadku nadwyrężać cnoty uczciwości, gdyż tytuł ten dostępny jest za darmo, choćby w serwisie go.com. Tylko wcześniej radzę przeczytać jakiś poradnik, choćby ten na GameFAQ, jak w ogóle zacząć, bo po 5 minutach nie zirytować się i ciskać na grę bluzgami, bo wiele zastosowanych tu mechanik zwyczajnie już nie istnieje. A ja polecam Ultimę 4. Jeśli podobał wam się ten film, to wiecie co robić. Dzięki, że byliście ze mną. Do zgrania.